Cześć, ostatnio na jednej z grup dyskusyjnych na Facebooku wywiązała się bardzo ciekawa rozmowa, gdzieś tam w komentarzach, odnośnie fotografowania starym aparatem. Starym, do kiepskim aparatem, podejrzewam. Bo tam, oczywiście, użytkownik pytał o wybór nowego aparatu. Nie chcę wnikać, bo rozmowa była dość długa. Natomiast ciekawa jest odpowiedź na to pytanie, i ona zainspirowała mnie właśnie do nagrania tego vloga. Bo nie tylko widzę ja tak mam, ale również inne osoby, które trochę zdjęcie robią, że mając często lepszy sprzęt do dyspozycji, czy to g 80 czy 90D, czy Lumix S5, którym właśnie nagrywam ten film. Czasami bierzemy po prostu w teren jako drugi, a nieraz jako jedyny jakiś starszy aparat. I dopóki ja w zeszłym roku nie sprzedałem całkiem niedawno zresztą swojego Sony A350, to nieraz zamiast na przykład podstawowego Canona 90D z dobrymi obiektywami brałem właśnie Sony A350. A nikt mi nie powie, że Sony A350 jest lepszy od Canona 90D czy nawet od Lumixa G80. I odpowiedź, mam wrażenie, jest dość prosta na to pytanie. I Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Natomiast myślę, że chyba nie tylko ja tak mam. Jeżeli oglądają ten film inne osoby robiące zdjęcia i też czasami fotografujące starszymi aparatami, dajcie mi proszę znać koniecznie w komentarzu, czy tylko ja tak mam, czy macie też inne powody, żeby używać czasami starszych aparatów, czy nie. Bo moim zdaniem, branie czasami w teren starszego w domyśle gorszego aparatu, czy po prostu kiepskiego aparatu, lepiej uwalnia naszą kreatywność, a przynajmniej lepiej uwalnia moją kreatywność, i co więcej, pozwala mi niejednokrotnie przypomnieć prawidła, zasady, jakie fotografii działają. Bo weźmy na przykład takiego kanona. 90D. No Okej, okay, on nie jest jakiś super, jeżeli chodzi na przykład o szumy na wysokich, na wysokich czułościach ISO, ale bez problemu jestem w stanie zrobić z nim ISO rzędu nawet 1600 czy 1200. Wciąż jest używalne, dopiero przy 6400 gdzieś te szumy są bardziej widoczne, a i tak bez problemu można je w Lightroomie w tej chwili usunąć. Na przypadku Sony A350 w zasadzie granicą używalności jest ISO 800. Więc tam robienie na przykład zdjęć z ręki już przy zmierzchu praktycznie odpadało. To samo dotyczy na przykład ostrości. Tutaj, w trybie live view, mam do dyspozycji praktycznie całą matrycę i mogę nawet dotknięciem palca na ekranie sobie wyostrzeć, jak będę chciał od razu zrobić zdjęcie, nawet pokrycie. Punktów autofokusa przez wizję fotografując, jak ja najbardziej lubię, i tak jest znacznie większe. Sam autofokus działa szybciej, działa lepiej w gorszych warunkach oświetleniowych niż w przypadku Sony A350, ale no właśnie to zmusza mnie, jak idę sobie czy to na zdjęcia krajobrazowe, czy jakie street foto, do większego myślenia, do, do pobudzenia kreatywności i do rozwiązywania problemów, jakie tam ten aparat nastręcza, żeby zrobić fajne zdjęcia, bo nawet takim naprawdę starym aparatem można zrobić rewelacyjne zdjęcia. Mało tego, często w połączeniu z jakimiś starszymi obiektywami dają one efekty, jakich nie uzyskacie na nowym współczesnym sprzęcie. Dlatego wciąż dużą popularnością cieszą się różnego rodzaju adaptery i stare obiektywy, bo ich niedoskonałości często mają unikatowy i niepowtarzalny efekt w postaci, na przykład świetnych rozmyć bokę, które nie są idealne. Ale mają coś w sobie, że chce się te zdjęcia oglądać. Nie zawsze są idealnie ostre, ale nadal chce się te zdjęcia oglądać. I idąc na przykład wieczorem, tak? Czy, czy o zmierzchu, z takim Sona, czy jest się na miasto, ja muszę szukać z rozwiązań, problemów. Nie będę szedł ze statywem do fotografii ulicznej, statywu się praktycznie nie używa, a więc muszę kombinować, postawić na przykład aparat na krawężniku, jeżeli chcę mieć niższą perspektywę i zdjęcie nieporuszone, na jakiejś ławce, na porę, czy na śmietniku, eee, użyć samowyzwalacza, żeby nadal móc fotografować przy niższych wartościach ISO, wydłużać czas, albo pomyśleć na przykład, jest szaro, Buro, pada deszcz. Ja już muszę na etapie naciśnięcia migawki, a nawet wcześniej, znacznie wcześniej, pomyśleć, jak chcę, żeby to zdjęcie wyglądało. Zrobić na przykład je docelowo czarno-białe. Nie bać ziarna, nie bać ISO, bo przy fotografii na przykład w deszczu to może dodać bardzo fajnego klimatu. Takiego właśnie szarego, ponurego. Z drugiej strony mogę na przykład wykorzystać długie czasy naświetlania. I rozmyć przechodniów z parasolami, co też da bardzo fajny, ostatecznie efekt, dobrze skomponowane zdjęcie. Dzięki temu, że nie mam wszystkiego podanego na tacy, i aparat za mnie nie zrobi idealnie dobrego technicznie zdjęcia, ostrego, nieporuszonego, prawidłowo doświetlonego, ja muszę ruszyć mózgownicą, żeby starym, gorszym aparatem zrobić przynajmniej równie dobre Zdjęcie, a bardzo często nawet zaryzykuję stwierdzenie, że lepsze, bo ta wyobraźnia będzie pracowała mocniej, będzie pracowała szybciej. Skorzystam z wszystkiej stałej wiedzy, którą mam na temat robienia zdjęć i nie raz się przekonałem, że efekty, które jestem w stanie uzyskać, z a 350 nie raz przechodziły moje najśmielsze wyobrażenia, i nieraz raz się na czymś takim, że pewnie gdybym miał wtedy kanona, on po prostu zrobił zdjęcie, jakoś się specjalnie długo nad nim nie zastanawiał i poszedł dalej. A stojąc, szukając rozwiązania problemu, gdzie chciałbym dany kadr uchwycić, no okazuje się, że to zdjęcie wychodzi lepiej niż zakładałem. To samo dotyczy właśnie również i starych obiektywów, o czym już wcześniej wspomniałem, bo ludzie nie kupują tylko i wyłącznie nowoczesnych konstrukcji, ale bardzo często różnego rodzaju adaptery i stare obiektywy po to, żeby te niedoskonałości. Też mieć, żeby też móc je pokazać, bo one bardzo często mają unikatowy charakter. I to w zasadzie tyle. Kurczę, krótko, szybko i na temat. Więc ja czekam na Wasze komentarze. Dajcie znać, czy Wy również, mając nowsze aparaty, robicie te zdjęcia staruszkami i dlaczego? Bo jestem naprawdę ciekawy. Cześć, trzymajcie się.